Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Jerzy Langer. Tytułów mnóstwo. Współtwórca Solidarności, członek Komisji Krajowej, dzisiaj Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu. I mogłabym wymieniać bardzo, bardzo długo jeszcze. Dzień dobry Państwu. Faktem jest, że jestem jednym z organizatorów strajku w 80 roku w firmie, w której pracowałem. Zresztą w której pracował również pan Ludwiczuk, prawda, który niedawno w takiej koszulce występował prawda, w obronie Lecha Wałęsy. Szkoda, że panu Ludwiczukowi wówczas nie starczyło odwagi, prawda, żeby stanąć po naszej stronie, zaangażować się, tak jak wielu z nas, w działalność Solidarności. Bzdury, które wygadywał, prawda, na temat Lecha Wałęsy i postaw wielu ludzi, prawda, w tym wiele nazwisk, które tam wymieniał, prawda, oczywiście są to nazwiska znane, natomiast jego wiedza na temat Lecha Wałęsy i tych ludzi, mi się wydaje, że jest mizerna, w związku z tym nie powinien się w ogóle wypowiadać. A tak na marginesie... No, ale koszulka pięknie się prezentowała na torsie pana byłego senatora. No tak, tak, ale to jest akurat, myślę, że takie osoby, osoby jak pan Ludwiczuk, prawda, były senator, raczej powinny unikać publicznych wystąpień. Uważam, że jest to osoba skompromitowana, w związku z tym nawet jeżeli chce się przysłużyć Lechowi Wałęsie, to akurat nie w ten sposób i nie te osoby, prawda. Zresztą tak się składa, że... Ale każdy, panie Jerzy, może popełnić błąd, prawda? Pan oczywiście. Senator przepraszał za ten błąd wielokrotnie. Nie chciałby mu pan wybaczyć. Ja rozumiem, tylko że prawda, w polityce, a pan senator jest politykiem, prawda, trzeba mieć troszeczkę honoru, prawda? Wzorce przedwojenne nam są dzisiaj zupełnie obce, prawda? Bo myślę, że gdyby akurat żył w tamtych czasach, to pewnie ktoś by mu położył pistolet na biurku, prawda? I zaproponował mu honorowe wyjście. Ale nie chcę rozmawiać o panu Ludwiczuku, bo to nie ma sensu, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o samego Lecha Wałęsę, no tak się składa, że... Znam Lecha Wałęsę, w związku z tym, że od 90 roku, prawda, byłem członkiem Komisji Krajowej Solidarności, czyli wtedy, w tym czasie, kiedy Lech Wałęsa jeszcze był przewodniczącym. Organizowałem mu kampanię wyborczą, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Zresztą jedną i drugą byłem zaangażowany. Również doskonale pamiętam, prawda, czasy, kiedy środowisko, które dzisiaj go tak bardzo broni, chętnie go widzieliby ze śrubokrętem w ręce w Stoczni Gdańskiej, prawda, naprawiające wózki akumulatorowe, prawda. Wówczas ci ludzie nie mieli sentymentu, prawda, ani nie starali się nawet uhonorować Lecha Wałęsy w taki sposób, jak dzisiaj to próbują robić. Także no, ja mam swoje zdanie, zresztą ono nie jest inne niż większości członków władz Komisji Krajowej, której byłem, tak jak powiedziałem, członkiem. Jeszcze 16 lat pracowałem w Gdańsku, w związku z tym to środowisko bardzo dobrze poznałem i pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej przez 3 kadencje, miałem również okazję wielokrotnie z Lechem Wałęsą się spotykać, próbować coś wspólnie organizować. Może tak. Lech Wałęsa na pewno w historii związku zostanie, się zapisał, prawda, i tego nikt nie wymarzy z tej historii. Natomiast szaleństwo, które ogarnęło Lecha Wałęsę, prawda... Ja chciałabym to bardziej delikatnie może nazwać, panie Jerzy. No, wypowiedzi Lecha Wałęsy, które docierają do Polaków przez media, no delikatnie mówiąc, powoli stają się niespójne. Znaczy tak, powiem pani tak, wiele osób, które dzisiaj się wypowiada publicznie, to te duże nazwiska, prawda, które wówczas no, były ikonami Solidarności, prawda, które dzisiaj go bronią, doskonale wiedzą, prawda, że Lech Wałęsa miał zabrany ten życiorys w tym latach 70. I tak naprawdę... No to dlaczego go bronią dzisiaj? Pewnie z tej racji, prawda, że akurat Lech Wałęsa jest traktowany przez nich instrumentalnie, jako prawda, ta chorągiewka w walce z obecną władzą, bo inaczej tego tłumaczyć nie można, prawda. No, myślę, mi się wydaje, że Lech Wałęsa już kompromituje się zupełnie, prawda, uczestnicząc w demonstracjach KOD-u, prawda, podpisując się na fladze Solidarności, prawda, dla środowisk, których tak naprawdę nie zna, które były mu
zupełnie obce. Natomiast jeżeli chodzi o początek tej tragedii tak naprawdę, bo Lech Wałęsa jest postacią tragiczną tak naprawdę, prawda? No bo miał te chwilę słabości, kiedy w latach 70. prawda, tam donosił na kolegów swoich ze Stoczni Gdańskiej. Panie, to jest bezsprzeczne. Lech Wałęsa mówi o tym, że dokumenty z szafy Kiszczaka to po prostu fałszywki. Ale przepraszam, ale to dlaczego Lech Wałęsa, będąc prezydentem, zażądał sobie przeniesienia, prawda, teczek i wyrywał stamtąd kartki, prawda? Lech Wałęsa w momencie, kiedy została upubliczniona lista, tak zwana lista Macierewicza, prawda, to wówczas, jak pamiętamy, w czasie posiedzenia Sejmu Kazimierz Świtoń, działacz Śląskich Wolnych Związków Zawodowych, prawda, dzisiaj już nieżyjący, zarzucił Lechowi Wałęsie, prawda, że ma tą teczkę, prawda, niezbyt czystą. Wówczas Lech Wałęsa wydał oświadczenie, które zostało wypuszczone do PAP-u, prawda, który się przyznał do tej współpracy. Wkrótce potem zażądano wycofania tego oświadczenia. I od tej pory, moim zdaniem, zaczął się dramat Lecha Wałęsy. Wówczas, już będąc przecież prezydentem, zażądał właśnie sprowadzenia tych teczek. Próbował, prawda, zatuszować. Myślał, że jeżeli wyrwie tam parę kartek, to sprawy nie będzie. I myślę, że gdyby wówczas się przyznał, prawda, i przeprosił, ludzie by mu wybaczyli, prawda. Wiele osób mają w swoich życiorysach pewne plamy, prawda? Zresztą jeżeli się potrafią z tego wygrzebać, to jest ich większa zasługa niż tych, którzy czyści brali się za jakieś działania, prawda? Natomiast dla mnie pytanie jest inne. Na ile ta próba obrony swojego wizerunku, prawda, i fałszowania tego wizerunku miała wpływ na jego późniejsze działania jako prezydenta, prawda? Bo to jest pytanie, czy on był szantażowany, prawda, i wykonywał pewne polecenia, czy włączał samą kontrolę, prawda, w obawie, że wiedząc, że tamta strona dysponuje materiałami, które mogą go skompromitować. W związku z tym wolał się im nie narażać. Budowanie lewej nogi, prawda, blokowanie dekomunizacji, blokowanie lustracji. To są działania, które... Ale wśród elit komunistycznych ta gra tak zwanymi hakami była bardzo popularna. Dlatego uważam, że dzisiaj, z punktu widzenia dzisiejszego, błędem było nie przeprowadzenie lustracji i dekomunizacji, prawda? Po to, żeby wyzwolić tych ludzi, którzy gdzieś mieli zagmatwane troszeczkę te życiorysy, prawda? Żeby nie byli obiektem szantażu, prawda? Bo strach przed upublicznienie, prawda, niektórych działań różnych ludzi powodował, że oni wchodzili w tą pajęczynę, prawda, i realizowali zadania, które im nakazywano, które przed nimi stawiano. Także tutaj, jeżeli chodzi o Lecha, wracając do Lecha Wałęsy, myślę, że jego dramat właśnie rozpoczął się w tamtym czasie, prawda. Natomiast no ja sam, będąc członkiem Komisji Krajowej, nie za bardzo rozumiałem, dlaczego Lech Wałęsa zaraz po wyborze i zaprzysiężeniu na prezydenta Polski pozwolił sobie obok Matki Boskiej wlepiać znaczek OPZZ-u, a nie spotkał się wówczas z Solidarnością, z Komisją Krajową, z której się wywodził. Budowanie tej lewej nogi, prawda? Różne takie wtedy niezbyt zrozumiane jego działania, prawda? Negowanie dążeń Polski do NATO, czy budowanie jakiegoś propozycji, jakiegoś budowania NATO bis i tak dalej. No, to się zaczyna, prawda, tak się układać w jakąś całość. Zresztą tak. Też pamiętam posiedzenie komisji. Czyli mógł być szantażowany przez... Mógł być. Zresztą, wie pani, ja pamiętam posiedzenie Komisji Krajowej, kiedy była bardzo burzliwa i wielogodzinna debata, dyskusja na temat Gazety Wyborczej. Jak przypominamy sobie, Gazeta Wyborcza była gazetą Solidarności.
ze znaczkiem Solidarności, bo powstała, prawda, w okresie kampanii wyborczej w 1989 roku, zresztą którą ja tutaj prowadziłem na terenie Wałbrzycha ze strony Solidarności i Komitetów Obywatelskich. Ja właśnie chciałam o prowadzenie tej kampanii za chwilę zapytać, żebyśmy tak, nie zapomnieli o tym właśnie. No proszę kontynuować. Natomiast wówczas na tym posiedzeniu Komisji Krajowej, kiedy już było widać wyraźnie, że część tego dawnego obozu Solidarności skręca bardzo na lewo i bezkrytycznie, prawda, próbuje się podporządkować Zachodowi, a konkretnie Unii, prawda, Europejskiej. I również wówczas Solidarność już była dla nich jakimś pewnym ciężarem, prawda. I była debata na posiedzeniu Komisji Krajowej, kiedy próbowaliśmy odebrać gazetę Michnikowi, prawda, i jego spółce. Wówczas Lech Wałęsa bardzo się temu przeciwstawiał i blokował. Nawet próbował blokować odebranie znaczka Solidarności. W końcu po tych wielu godzinach Komisja Krajowa przegłosowała i odebraliśmy ten znaczek Solidarności, co uważam dzisiaj, że błędem, bo trzeba było odebrać gazetę, a nie znaczek. Dlaczego jej bronił? Dlaczego Solidarności? Bo mi się wydaje, że on był uzależniony od tych ludzi, prawda? Bo ci ludzie wcześniej niż powstał IPN, prawda? I dlatego ci ludzie już wiele tych teczek widzieli, spenetrowali już wiele dokumentów, przecież oni są świadkowie, prawda? Jak oni tam buszowali w tych archiwach. Ja pamiętam też posiedzenie Komisji Krajowej, kiedy to już było, jak Lech Wałęsa już był prezydentem. Marian Krzaklewski był przewodniczący. Nie było jeszcze wtedy możliwości lustracji takiej, jak jest dzisiaj. I Komisja Krajowa podjęła uchwałę zobowiązującą wszystkich członków Komisji Krajowej do dania upoważnienia Marianowi Krzaklewskiemu, upoważnienia do wglądu do teczek osobistych. I Marek Krzaklewski uzyskał od części, bo część członków Komisji Krajowej już do końca kadencji się nie pokazała, prawda? Zresztą potem figurowali na liście niektórzy, na liście Macierewicza, prawda? Więc natomiast Marian Krzaklewski udał się wtedy wówczas, jedynym dysponentem wówczas tych archiwów był Mielczanowski, prawda? Minister wtedy spraw wewnętrznych. I Mielczanowski po konsultacjach z Lechem Wałęsą odmówił wglądu do teczek członków Komisji Krajowej, tych, którzy samowolnie, prawda, dali takie upoważnienie ówczesnemu przewodniczącemu Komisji Krajowej. Także to, no, ta historia nie jest tak czarno-biała, jakby się niektórym wydawało. I ona odzwierciedla tamte czasy, prawda? Tak, no, dzisiaj już mamy wiedzę, że na pierwszym krajowym zjeździe delegatów, kiedy Lech Wałęsa był, prawda, wybierany po raz pierwszy na przewodniczącego Komisji Krajowej, wiemy, ilu było agentów Służby Bezpieczeństwa na tym zjeździe, byli, prawda, jako pracownicy, ilu agentów było jako delegaci na krajowy zjazd delegatów. No tak się składa, prawda, że no, dzisiaj niektórzy powątpiewają i stawiają pytanie, to co Służba Bezpieczeństwa organizowała nam ten cały ten przewrót. Ja myślę, że nie, prawda, to się wymknęło. Natomiast Służba Bezpieczeństwa próbowała mieć wpływ na to wszystko, co się działo, bo nie jest prawdą, że to Lech Wałęsa obalił komunizm. Zresztą tak naprawdę go nie chciał obalić. Jeżeli przypomnimy sobie, to jest dostępne, można zobaczyć w archiwum, nawet w internecie można znaleźć w archiwum Polskiego Radia czy Telewizji Polskiej spotkanie Lecha Wałęsy wraz ze stoczniowcami w sali, tej historycznej sali BHP, gdzie były podpisywane te porozumienia gdańskie. To był 83, bodajże 84 rok z Mieczysławem Rakowskim, ówczesnym, prawda, premierem, wtedy co ściągał krawat, rozpinał koszulę, wrzeszczał, prawda, że nigdy Solidarności już nigdy nie będzie, prawda, i tak dalej. I warto wtedy, warto posłuchać, co wówczas Lech Wałęsa mówił, prawda. Lech Wałęsa wtedy apelował do władz, prawda, żeby wypuścić więźniów politycznych, bo to nie są żadni kontrrewolucjoniści. Oni chcą budować tak samo socjalizm, jak i oni, prawda, że socjalizm trzeba poprawiać, a my nie chcemy go burzyć, prawda. W związku z tym, oczywiście dzisiaj Lech Wałęsa sobie powiedział, że to była gra.
Natomiast no, pytanie, czy to była tylko gra, prawda, czy to było łagodzenie nastrojów. Lech Wałęsa dzisiaj mówi, że to nie on współpracował z SB, tylko SB z nim. Jemu się może tak wydaje, prawda? Ja myślę, że w ogóle dramat Lecha Wałęsy polega na tym, że on zaczyna sam wierzyć w niektóre rzeczy, które wygaduje. Ale są niespójne. Oczywiście, że są niespójne, no, bo on się w tym całym... Może to wynika ze stresu po prostu, miesza, dzisiaj. Prawda, i no, niewątpliwie jako człowieka jego żal, prawda, bo on się w tej chwili mocno zaczął topić w tym bagienku, które sobie sam zaczął tworzyć, prawda. W związku z tym Lechowi Wałęsie trzeba pomóc, ale nie w taki sposób, jak robią ci ludzie nakręcający jeszcze Lecha Wałęsa, organizujący jakieś demonstracje i tak dalej, prawda? Ja przypomnę, że akurat Solidarność była tym środowiskiem, która nigdy Lecha Wałęsy nie opuściła. Ja mówię o Związku Zawodowym Solidarność, prawda? W momencie, kiedy Lech Wałęsa przegrał wybory z prezydentem Kwaśniewskim, to tak się złożyło, że Solidarność, nie wszyscy go opuścili. Solidarność mu dała pokój, sekretarkę, sprzęt, wszystko miał w siedzibie Komisji Krajowej, prawda, mógł funkcjonować jako były prezydent. Korzystał z tego przez jakiś czas, potem nawet nie dziękując wyprowadził się i poszedł gdzie indziej. Wielokrotnie, prawda, wyciągaliśmy do niego rękę. Ja sam byłem wnioskodawcą, prawda, przyjętej uchwały Komisji Krajowej, która dawała możliwość Lechowi Wałęsie udziału we wszystkich, nie głosowania, ale udziału we wszystkich posiedzeniach i Prezydium Komisji Krajowej, i posiedzeniach Komisji Krajowej, i Krajowym Zjeździe Delegatów. Bez pytania, bez zaproszenia mógł przychodzić, uczestniczyć, jeżeli miał do nas, prawda, jakieś pretensje. Zresztą ta uchwała nigdy nie została anulowana, w związku z tym ona jest ciągle ważna. Natomiast Lech Wałęsa z tego nigdy nie korzystał. Natomiast przy różnych rocznicach okrągłych, głównie takich rocznicach powstania Solidarności czy prowadzenia stanu wojennego. Wszystkie uzgodnienia z Lechem Wałęsy to były tak, że uzgadnialiśmy coś, potem się działo inaczej, prawda? Łącznie z, ja pamiętam, jak to był okres czasu, kiedy właśnie przygotowaliśmy się do 25-lecia powstania Solidarności, kiedy akurat tak się złożyło, że ówczesny przewodniczący Janusz Śniadek po wypadku samochodowym leżał w szpitalu, w związku z tym ja z drugim wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej mieliśmy obowiązek, prawda, zająć się związkiem, a w tym również przygotowaniami do tej rocznicy, i poszliśmy na spotkanie do Lecha Wałęsy. Zaproponowaliśmy mu, żeby został przewodniczącym Komitetu Honorowego. On miał wtedy nawet wątpliwości, bał się, że będą znowuż na niego tam troszeczkę pluć, więc my mówiliśmy, że nie ma, jako historyczny pierwszy przewodniczący, bez względu na to, jakie ma tam, prawda, problemy, natomiast jako powinien stanąć na czele tego Komitetu Honorowego. Staraliśmy się wówczas ułożyć listę tych członków Komitetu Honorowego w taki sposób, żeby były właśnie reprezentowane różne środowiska. Wówczas już często poróżnione między sobą, ale też, żeby w tym komitecie byli przedstawiciele środowisk kombatanckich, prawda, których my jakby się czuliśmy spadkobiercami, środowisk kultury, sportu i tak dalej, prawda. I taka lista została uzgodniona. Potem ku mojemu zaskoczeniu, prawda, została opublikowana zupełnie inna lista, gdzie wyrzucono zupełnie z tej listy osoby, właśnie jak Lech Kaczyński, czy Jarosław Kaczyński, czy inni. Natomiast wprowadzano dodatkowo osoby z tej samej opcji politycznej. Także no, Lech Wałęsa nigdy nie był wiarygodny. To, tak jak mówił, prawda, jestem za, a nawet przeciw, prawda, to jest chyba jego dewiza życiowa. Panie, że wracamy do prowadzonej przez pana kampanii wyborczej. Czy nie uważa pan dzisiaj, że to był błąd, że był pan narzędziem? Nie. Tak nie uważam. Natomiast dzisiaj wiem, że, prawda, wówczas byłem, można powiedzieć, bardzo naiwny, prawda, wierząc, że to wszystko jest tak czyste, że tak jest, i że całe nasze środowisko, bez względu na światopogląd, prawda, jest jednolite, prawda, jeżeli chodzi o te... A nie było. A nie było.
Zresztą akurat jak była okrągła rocznica pierwszych tych częściowo wolnych wyborów, prawda, prezydent Szełemy zaproponował mi udział wówczas. I odmówił pan w komitecie honoru. Odmówiłem i uzasadniłem z jakiego powodu, nie prawda. Nie próbował jeszcze z panem rozmawiać, przekonywać pana? Wówczas? Tak. Nie, no, znaczy przez jakiś czas figurowało moje nazwisko, więc poprosiłem, żeby zostało usunięte i tak się stało. Natomiast byłem na sesji tej uroczystej, bo dostałem zaproszenie na sesję. Uczestniczyłem w tej sesji, nawet zabrałem głos, uzasadniając, prawda, swój punkt widzenia na tamten czas. No, zostaliśmy po prostu jako społeczeństwo w pewnym sensie oszukani, prawda, no bo prowadząc kampanię sam na wszystkich wiecach, a w większości wieców w tej części województwa wałbrzyskiego dawnego, prawda, bo to wtedy były dwa okręgi. Do Senatu był jeden okręg, całe województwo, natomiast do Sejmu to były dwa okręgi. Był ten okręg wałbrzyski, czyli tutaj Wałbrzych, Nowa Ruda, Kłodzko i tak dalej. Natomiast drugi Świdnicki i tamta część dawnego województwa wałbrzyskiego. To więc jak ja prowadząc tutaj wiece, przekonywałem ludzi do kreślenia tej tak zwanej listy krajowej, prawda, bo wówczas była szansa na to, żeby troszkę ten ustalenia z okrągłego stołu zniwelować, prawda, żeby tamta strona miała mniejsze możliwości wybrania generała Jaruzelskiego na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. I tak się, myślę, że taka kampania była prowadzona w całej Polsce i wówczas, kiedy ta lista krajowa, tam 30 ileś nazwisk wypadło wtedy z tej listy, to były same tuzy tamtego układu politycznego, prawda? Więc to wówczas nie mogłem zrozumieć, dlaczego akurat w Gazecie Wyborczej był artykuł panika, prawda, coś my narobili. I to mi się wydaje, że to jest ewenement na skalę światową, że pomiędzy pierwszą a drugą turą głosowania zmienia się ordynację wyborczą po to, żeby dochować obietnicy. I uzgodnień przy okrągłym stole. Tak. Ale to jeszcze można było zrozumieć. Natomiast, dlaczego tak bardzo chciano tej obietnicy dotrzymać? No ja myślę, że spełnić. Znaczy to trzeba byłoby pytać, prawda, tych, których możemy dzisiaj oglądać na archiwalnych filmach w telewizji, prawda, z Magdalenki i tak dalej, pijących razem wódkę z przedstawicielami tamtego systemu, z mordercami, z katami i tak dalej, bez skrupułów, więc to rysuje się jakiś obraz. Natomiast wówczas zapewniono wtedy komunistycznym elitom tak zwane miękkie lądowanie. Tak. Znaczy tak. To jest nawet praca naukowa Antoniego Dudka, dzisiaj profesora, ale kiedyś jeszcze wówczas, jak to pisał, Reglamentowana Rewolucja. On na podstawie dokumentów, nagrań z Komitetu Centralnego i tak dalej, pokazuje, jak tamta strona przygotowywała się do oddania władzy w cudzysłowie, a przejmowania gospodarki. Jak dobrze pamiętamy, po 1989 roku, to przypomnijmy sobie, kto zostawał prezesami, kto był prezesami banków, różnych przedsiębiorstw, prawda? Dawni sekretarze, dawni wojewodowie, dawni funkcjonariusze służby bezpieczeństwa nagle stali się biznesmenami, prawda? W związku z tym, a na terenie naszego Wałbrzycha mieliśmy masę przykładów patologicznych przekształceń własnościowych, które niestety zakończyły się tym, że większość tych firm nie istnieje, prawda? Także to jest ten obraz, z tym, że mówię, w 1989 roku można było to sobie jeszcze tłumaczyć, bo jeszcze było nie wiadomo, jak się zachowała tamta strona, jak się zachowają ci za wschodniej granicy, prawda? Przecież wtedy był Związek Radziecki, nie było tam wolnych krajów, prawda? Chociaż nie wszystkie dzisiaj są zupełnie wolne, prawda? Natomiast można było sobie to jeszcze tłumaczyć, prawda? Strachem przed zwołaniem tego układu. Natomiast po wyprowadzeniu z sztandaru PZPR-u wówczas nie było drugiej strony porozumienia. Wówczas należało doprowadzić tą
rewolucję Solidarności do końca. Nie było takiej woli, a wprost przeciwnie, w 1992 roku, prawda, zamach na rząd Olszewskiego, nocna zmiana. Jak widzimy, prawda, film, ten dokumentalny, prawda, nocna zmiana, widzimy, kto dokonywał tego zamachu i kto do dnia dzisiejszego funkcjonował, prawda, czy funkcjonuje jeszcze w polityce. Ten układ trwał. Dzisiaj widać ten strach, panikę, prawda, że to się wszystko zmieni. Ja nie jestem członkiem PiS-u, ale kibicuję i to z całego serca, prawda, tej formacji politycznej, wierząc, że nie pójdzie drogą, którą już poprzednie ekipy, koalicje rządzące przez te lata w Polsce, prawda, szły. Dzisiaj już można powiedzieć, prawda, wbrew temu, co tutaj, bo też widziałem wywiad z panem Siemoniakiem, prawda, który mówił, że no, jak można, nic więcej zepsuć nie można było przez 100 dni, prawda, w związku z, a uważam, że no, to są opinie bardzo, bardzo krzywdzące, prawda, obecną ekipę rządzącą. Ale takie wilcze prawo opozycji. Jasne, tylko że, prawda, trzeba zwrócić uwagę na to, że co już dzisiaj zrobione. Ja patrzę z punktu widzenia przede wszystkim działacza związkowego, prawda, bo przez lata próbowaliśmy przeforsować pewne zmiany w przepisach prawa pracy, które by dawały, eliminowałyby przynajmniej częściowo niektóre patologie w relacjach pracownik-pracodawca. Dla przykładu to, co dzisiaj już staje się faktem, prawda, że umowy o pracę będą wręczane na piśmie pracownikowi przed dopuszczeniem do pracy, prawda. Akurat to rozwiązanie przez związek, przez Państwową Inspekcję Pracy było przez wiele lat forsowane, chociaż akurat tak się składa, że w Radzie Ochrony Pracy, której przewodniczyła do niedawna pani poseł Brzygłocka, prawda, która kiedyś zarzuciła schizofrenię, gdyż na Radzie Ochrony Pracy popierała ten wniosek, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, ale w momencie, kiedy Janusz Śniadek już jako poseł, prawda, już nie jako przewodniczący Solidarności poprzedniej kadencji przygotował projekt ustawy, to tą ustawę, ten przepis uchwalono już w pierwszym czytaniu, a pracami tej komisji kierowała akurat pani Brzegłocka, prawda? W związku z tym mówię, że ma problem, bo nie wie, kiedy jest, właśnie tak jak Wałęsa, prawda, kiedy jest za, kiedy jest przeciw. To rozwiązanie niewątpliwie pozwoli eliminować, prawda, w części przynajmniej pracę na czarno, prawda? Bo do tej pory inspektor, który przychodził kontrolować legalność zatrudnienia, jak łapał na gorącym uczynku, prawda, pracowników zatrudnionych na czarno, to wówczas pracodawca mówi, że oni są dzisiaj pierwszy dzień. Prawda? W związku z tym trudno było inspektorowi udowodnić, prawda, że oni tutaj już pracują tam ileś czasu. Prawda? Podobnie jak już przez wiele lat nie można było zmienić przepisu, a dzisiaj okazało się, że można, prawda, jeżeli chodzi właśnie też o inspekcję pracy. Do tej pory inspektor, chcąc kontrolować jakiś zakład pracy, miał obowiązek 7 dni przed kontrolą uprzedzić pracodawcę, ja do pana przyjdę. Co było po prostu chore, prawda, bo to, tak można przeprowadzać kontrole fiskalne, prawda, kiedy ten pracodawca, ten ktoś musi przygotować odpowiednie dokumenty, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o prawo pracy, no to były przepisy nieżyciowe, prawda. Panie Jerzy, zmierzając do końca, przynajmniej dzisiaj, jak się pana zdaniem skończy historia Lecha Wałęsy? Lecha Wałęsy? Boję się bardzo, że Lech Wałęsa tego nie wytrzyma, prawda. Widać, że on się cały czas w tym gubi, emocjonalnie do tego bardzo podchodzi, a biorąc pod uwagę jego kłopoty zdrowotne, no, na pewno nie służą, ta sytuacja nie służy jego zdrowiu. Natomiast jakie jest wyjście, gdyby Lech Wałęsa naprawdę był bohaterem, to by się przyznał. Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję również. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Jerzym Langerem.